Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną dzisiaj jest dr Mateusz Piątkowski z Instytutu Łódzkiego. Będziemy rozmawiać, rozmawiać o decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. MKOL zrobił to. Zrekomendował duszczenie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w zawodach międzynarodowych. Jeżeli spotykam się z panem, to oczywiście trzeba mówić o tym pod kątem prawnym, jak to się stało, że wystąpią ci sportowcy, no bo chyba kilka warunków muszą spełnić. Tak, bo MKOL jako instytucja, bo możemy nazwać ją bardziej jako pewna instytucja pod kątem prawa międzynarodowego, to nie jest stricte organizacja międzynarodowa pod kątem rządowym co pozwala, od razu tutaj zaznaczam, MKL-owi uciec od trudnych pytań polityki, bo po pierwsze MKL może zawsze wskazać, że nie jest organizacją zrzeszającą państwa, jest tak naprawdę federacją, jest związkiem stowarzyszeń zrzeszających, zrzeszającą inne stowarzyszenia, inne komitety olimpijskie. Ponadto może zawsze podkreślić, że te komitety olimpijskie narodowe również nie są do końca powiązane z państwami, bo na przykład, chociażby czytając ustawę o sporcie, czytając Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to oczywiście to też jest tylko stowarzyszenie jakichś prawa. W związku z tym, MKL zawsze ma tutaj w pewnym sensie tą, tą rezerwę, to, to takie miękkie lądowanie, mówiąc kolokwialnie, ponieważ może zawsze odciąć się od wyraźnego, od wyraźnej polityki, twierdząc, że nie jest związkiem państw, że tu nie ma spotkań ministrów, tu nie ma spotkań takich na najwyższym szczeblu państwowym to jest tylko organizacja czysto sportowa. W związku z tym zawsze zawsze w historii MKOL starał się uciec od tych od tych poważnych problemów politycznych. Niemniej, co jest jednak ważne, MKOL współpracuje z onz i nawet na wchodząc stronę Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego możemy odnaleźć, że ówczesny sekretarz ONZ-u Banki Mur w 2009 roku stwierdził tak. Cele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego są takie same jak ONZ. W związku z tym, skoro najważniejszym celem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, to co zrobić w sytuacji, w której jedno z państw, tak jak Rosja, dokonując agresji, napadając na sąsiada, łamiąc zakaz użycia siły w stosunkach międzynarodowych, łamiąc te naczelne zasady międzynarodowego pokoju, jakie jest poszanowanie suwerenności, integralności terytorialnej innego państwa, w jaki sposób to pogodzić w ogóle z wartościami olimpijskimi? Z Czyli z jednej strony mamy już pewien dysonans w, 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 takim, w takim rozumieniu, jaka jest rola MKOL-u. Skoro rola MKOL-u jest taka sama jak ONZ, no to jeżeli mamy do czynienia z państwem, no i też przedłużeniem w pewnym sensie na podstawie więzów obywatelstwa, oczywiście z obywatelami, ze sportowcami reprezentującymi to państwo na arenie międzynarodowej, no to w takim wypadku mamy do czynienia z pewnym poważnym Konfliktem takim wartości w tej mierze, bo z jednej strony MKL stoi na straży takich samych wartości jak ONZ, stoi na straży takich samych wartości jak pokój, promocja pokoju, pokoju olimpijskiego, oczywiście, bo Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje tutaj w tej mierze konkretne rezolucje, rezolucje właśnie dotyczące zawieszenia, wezwania państw do zawieszenia prowadzonych działań wojennych, czy, czy, czy pomiędzy sobą, czy na terytoriach tych państw, bo dotyczy to także konfliktu wewnętrznych, no a z drugiej strony mamy do czynienia z jednak akademickim przykładem agresji i o ile MKOL początkowo faktycznie wykluczył całkowicie, bo też musimy pamiętać o tym, że, że reprezentacji Rosji stopniowo się degradują pod kątem sportowym, bo najpierw mieliśmy występowanie pod flagą rosyjską, później mieliśmy po aferze dopingowej w związku z igrzyskami w Soczi występowanie pod flagą rosyjskiego komitetu olimpijskiego, w tym momencie najnowsza propozycja jest taka, żeby w ogóle startowali pod wyłącznie flagą, rozumiem, neutralną, czyli taką flagą olimpijską, bo faktycznie w ramach tego ruchu olimpijskiego też MKOL, korzystając z tego, że może unikać delikatnych pytań prawno-międzynarodowych, może oczywiście proponować udział startu dla sportowców niezrzeszonych. I to bym powiedział, że oczywiście jest to chyba wydaje mi się, pierwsze od tej agresji lutowej agresji pewien sukces taki czysto propagandowy rosyjski, ponieważ zwróćmy uwagę, że na początkowo ta reakcja była jednoznaczna, to było właściwie całkowite potępienie ale widzimy, że w miarę upływu czasu y, zaczyna wchodzić w grę także globalny punkt widzenia, bo zwróćmy uwagę, że MKOL jest i mimo wszystko stowarzyszeniem zrzeszającym globalny punkt widzenia, no i oczywiście w, w ramach takich instytucji będziemy się spotykali z wypadkową globalnego spojrzenia na wojnę na Ukrainę. Nasz punkt widzenia nie jest y, nasze przekonanie o tym, że to jest agresja, że Ukraina jest ofiarą agresji, że trzeba temu państwu pomagać, żeby zatrzymać, y, trzeba wrócić do granic Ukrainy sprzed 2014 roku, nie wszyscy na świecie mają ten sam pogląd. Mógłbym wręcz powiedzieć taką ważną tezę, że trzy czwarte świata ma. Do tego konfliktu stosunek ambiwalentny. I to też w pewnym sensie widać w takiej instytucji jak MKOL, która uważa, no mówiąc kolokwialnie, no może nie przesadzajmy, może to już trochę trwa, emocje trochę opadły, to są tylko przecież sportowcy, nie wprowadzajmy zasady odpowiedzialności zbiorowej. Duch olimpijski nie ma nic wspólnego z polityką, w związku z tym zostawmy tą trudną politykę, pozwólmy startować, wszystko którzy chcą i tą kwestię zostawić. No oczywiście, to jest właśnie to, o czym wiemy, że MKL lubi unikać właśnie takich trudnych pytań politycznych, lubi unikać zajęć jednoznacznie stanowiska, za to bardzo lubi takie sformułowania jak pokój, jak szacunek międzynarodowy, ale tak naprawdę ja mam takie wrażenie, że stara się on uciec w pewne, w pewne wynarodowienie, tak mogę podkreślić, że najlepiej chyba z perspektywy w MKOL-u by było, żeby wszyscy sportowcy na świecie startowali pod flagą neutralną, po prostu po to, aby tych, tych zagadnień unikać i nie doprowadzać do jakichś sytuacji niezręcznych, trudnych, bądź też, bądź też sytuacji związanych z utratą dochodów przez tą instytucję. Potrzeba tutaj zaznaczyć, że siła MKOL-u polega na tym, bo skoro to jest jedynie stowarzyszenie, to skąd polega ta ogromna siła tej instytucji? Ona tak naprawdę wiąże się z tym że ta instytucja jest dzierżycielem praw do właśnie nazwy Igrzyska Olimpijskiej, do loga olimpijskiego, co powoduje, że oczywiście za tym płynie możliwość zawierania kontraktów z państwami, umów z państwami dotyczących np. organizacji danych instytucji, udzielenia tego znaku, posługiwania się tego znaku, no i oczywiście zawierania olbrzymich kontraktów sponsorskich, które nadają tej instytucji, która w rozumieniu prawa międzynarodowego jest tylko organizacją pozarządową, ogromne wpływy w świecie. No i teraz zobaczmy, jeżeli, bo mamy przecież stanowisko teraz aktualnie naszego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które no, całkowicie się z tym nie zgadza. No i tu się pojawia pytanie, czy będzie bojkot igrzysk olimpijskich w Paryżu? No właśnie, będzie. No ile też mogą bojkotować i sprzeciwić się sami zawodnicy, pre prestiżowe nazwiska, może tak prestiżowi sportowcy. To jest oczywiście zagadnienie z jednej strony. W historii mieliśmy już dwie, dwie sytuacje bojkotu igrzysk olimpijskich. 1980 rok Moskwa, kiedy Zachód bojkotuje igrzyska w Moskwie w wyniku agresji na Afganistan. Czyli, jak widzimy, taka decyzja też, jak to nie będzie precedens, jeżeli państwa takie jak Polska i tutaj, które mają jednoznaczny pogląd na rosyjską agresję, mogą oczywiście powołać się na ten. Precedens, który miał miejsce w Moskwie w 1980 roku, i po prostu zbojkotować igrzyska w Paryżu, co oczywiście nie muszę mówić, jaką będzie oznaczało również polityczną reperkusję dla samej Francji, dla prezydenta Macrona. Który tak naprawdę nagle znaczną część swojej aktywności będzie musiał przeznaczyć na uratowanie igrzysk olimpijskich w Paryżu, ponieważ no, te igrzyska w pewnym sensie są już zapasem. W tym momencie rozpoczynają się kwalifikacje olimpijskie, stąd też wydanie tego komunikatu przez MKL nie jest przypadkowe, ponieważ w tym momencie sportowcy już zaczynają walczyć o, o samo miejsce na Olimpiacie. No i właśnie ten, ten sygnał Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jednoznacznie protestuje przeciwko takim działaniom. Jeszcze to nie jest decyzja ostateczna, bo na chwilę obecną to jest jedynie rekomendacja, żeby sportowców rosyjskich dopuścić, ale już widzimy, że jest sygnał właśnie między innymi z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale także z innych państw Unii Europejskiej, że ta sytuacja nie jest akceptowalna i może prowadzić do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu przez państwa w ramach Solidarności. Z Ukrainą. Oczywiście, ja z punktu widzenia prawa międzynarodowego no trudno, trudno mi jest w pewnym sensie zająć inne stanowisko niż takie, że jeżeli będziemy tolerować pewne działania, jeżeli będziemy tolerować agresję, jeżeli będziemy tolerować sytuację, w której jedno państwo napada na drugie. No to nie możemy zająć innego stanowiska, niż oczywiście tej igrzyska zbojkotować, co oczywiście jest mi łatwo powiedzieć, bo nie jestem osobą, która tę decyzja dotknie, oczywiście, w tej mierze, ale tak jak mówię, w 1980 roku jednak taka decyzja, te względy polityczne, te względy solidarnościowe, walka jednak o jednak pewne wartości przeważyła nad startami w igrzyskach olimpijskich. Oczywiście w 1984 roku blok socjalistyczny zbojkotował w rewanżu igrzyska w Los Angeles natomiast no to już bardziej chodziło o pewien taki odwet o charakterze politycznym więc wydaje mi się że jest duża szansa na chwilę obecną że te igrzyska mogą mieć charakter po prostu częściowy mogą być bojkotowane przez zachód natomiast podejrzewam że jest to również zachęta do bardzo poważnej gry dyplomatycznej i Natomiast powiem szczerze, tutaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat na przykład jednej z postaci rosyjskiego sportu bardzo znanej, pani Jeleni Simbajewej. Pani Jelena Simbajewa, multimedalistka -medal, igrzysk olimpijskich, skok otyczce, rekordy świata. I e, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, to oczywiście pojawiły się głosy, jak to jest możliwe, że Isinbajewa jest w mkol e, zabiera głos. Natomiast MKOL znowu posługując się tą swoją narracją, że oddzielamy sport od polityki, stwierdził, że pani Isinbajewa nie reprezentuje Rosji jako państwa, nie reprezentuje nawet rosyjskiego sportu, jest tylko i wyłącznie przedstawicielem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jest całkowicie apolityczna, w związku z tym w pewnym sensie MKOL nie ma tu żadnego problemu z tym, żeby ta pani e, w gremiach e, tych najwyższych, Wyższych wykonawczych tej instytucji występowała. No ale zwróćmy uwagę, że pomimo tego całkowitego odcięcia pani Isimbajewy od Rosji, od sportu, to i tak ta osoba, pani Isimbajewa, przynajmniej ja jej nie znalazłem, żadnej wypowiedzi, w której potępiłaby rosyjską agresję, sprzeciwiłaby się łamaniu prawa międzynarodowego. Co jest jeszcze bardziej ironiczne, biorąc pod uwagę fakt, że sama pani Isimbajewa jest członkinią takiego, takiego ruchu Mistrzowie na rzecz pokoju. No, i to już właściwie można zamknąć tą kwestię bez komentarza, więc absolutnie nie dziwi nas to, że te, Rosy te związki rosyjskiego sportu z polityką są ogromne, że sportowcy rosyjscy startują oczywiście w klubach wojskowych, tak? bo wojsko bo wielu sportowców rosyjskich jest w istocie również członkami rosyjskich sił zbrojnych. No, tutaj są takie dwa zalecenia przez MKOL, żeby wykazać, że taki sportowiec nie popiera agresji. No, co to znaczy? Nie popiera agresji, to, to jest bardzo trudno wykazać. No i też wydaje mi się, drugi warunek, żeby nie był członkiem właśnie instytucji, które, które biorą udział. W agresji przeciwko Rosji. Moim zdaniem tego się nie da rozdzielić i tak naprawdę to systemowo wskazuje Rosję, jednak na to, że sportowcy rosyjscy muszą być z tych z tej olimpiady wykluczeni. Tak jak mówię, no, prawnie no, jest takie sformułowanie, nie ma odpowiedzialności zbiorowej, natomiast ja nie uważam, że to jest kwestia odpowiedzialności, to jest kwestia pewnego wydaje mi się, utraty, pewnego przywileju, pewnej niedogodności, i to bym te kwestie odróżniał w tej mierze. Więc oczywiście świat sportu MKO próbuje uciec od trudnych zagadnień politycznych, natomiast próbuje tak naprawdę stworzyć organizację całkowicie polityczną, pan narodową ale wydaje mi się, że chyba, chyba w komitety, Narodowe Komitety Olimpijskie no nie mogą przejść obojętnie wobec, wobec tej decyzji i ta decyzja z pewnością, moim zdaniem, będzie miała reperkusje i tak jak mówię, jeżeli uważamy pewne wartości za ważne, uważamy pewne wartości, za które trzeba... Uważamy, że jednak jest pewna hierarchia, i że jednak fakt, że mamy do czynienia z agresją, no, nie pozwala nam przejść obojętnie. Tak jak trochę MKOL chce przejść nieco obojętnie, co prawda taką, pod taką właśnie tym przykrywką pewnej apolityczności, to wydaje mi się, że nasza odpowiedź jest w tej mierze jednoznaczna i tak naprawdę stanowisko Polskiego Komitetu Olimpijskiego sygnalizuje, że możemy się spodziewać, że być może polskich sportowców w Paryżu za rok nie zobaczymy. Widziałem jedną z wypowiedzi pana Majewskiego, sportowca zresztą też, który powiedział, że jak szybko należy sprawić, żeby Rosjanie i Białorusini na Igrzyskach się nie pojawili, byłaby to decyzja Stanów Zjednoczonych o tym, żeby bojkotować swój udział, na to na, na brak Amerykanów tutaj mieliby już nie pozwolić międzynarodowi partnerzy, a przede wszystkim sponsorzy. Tak, wydaje mi się, że oczywiście to, to, to jest tak naprawdę pokazuje, że problem czysto sportowy, bo, bo tak próbuję przedstawić to MKL, że to jest problem absolutnie sportowy, to, to nie ma nic wspólnego z polityką i tak dalej, stanie się problemem czysto międzynarodowym, którym będą musiały rozmawiać ze sobą głowy państw, szefowie rządów. I, I tak jak wspomniałem, to nie, jest pre, to nie będzie precedens. Jeżeli w, w Zachód był i Stany Zjednoczone były w stanie zbojkotować olimpiadę w Moskwie, oczywiście ja też mam małam świadomość, że była to olimpiada w sercu tego, tego imperium zła, w, w latach 80., ale na skutek jednak agresji na Afganistan i działań Sowietów w Afganistanie, no to wydaje mi się, że idąc tym samym tropem, jeżeli mamy do czynienia jednak z takim akademickim naruszeniem porządku międzynarodowego i też naruszeniem zasad samego mkol bo jeżeli MKOL twierdzi, że zasady wspólne ONZ są wspólne, zasady onz są wspólne dla MKOL-u no to w pewnym sensie ta decyzja no, musi być no, trzeba być spójnym w tym w, w swoich deklaracjach trzeba być, um, trzeba być w pewnym sensie wiernym swoim ideałom. Jeżeli ideały ruchu olimpijskiego są takie same, jak ideały ruchu ANZ-owskiego, um, no to w takim wypadku nie można przejść obok obojętnie wobec faktu dokonywania agresji przez jedno państwo przeciwko drugiemu. Więc w tej mierze faktycznie um, oczywiście głos Stanów Zjednoczonych będzie decydujący pod kątem tego, że udział stanów. Zjednoczonych no powoduje przekreślenie w ogóle całej olimpiady jako takiej, co pokazuje problem polityczny i tak jak mówię, podejrzewam, że to jest gorący czas, zwłaszcza dla dyplomacji francuskiej, która w tym momencie musi naprawdę ruszyć z potrójną wręcz energią do pewnych rozmów, czy to z MKL-em, czy z innymi państwami, i albo dokonać rewizji decyzji mkol u czyli jednoznacznie powiedzieć nie dla sportowców z Rosji i Białorusi. Nie możecie wystąpić w tych igrzyskach nawet pod flagą neutralną, pod właśnie rygorem tej konsekwencji związanej z tym, że jeżeli tej decyzji nie podejmie Międzynarodowy Komitet Olimpijski, to po prostu nie zobaczycie sportowców państw NATO i Unii Europejskiej w Paryżu, no... Konsekwencje sportowe byłyby jednoznaczne, ale tak jak mówię, co jest ważniejsze? Czy, czy, czy ważniejszy jest sport, czy jednak ważniejsze są w pewnym sensie wartości? Ktoś może powiedzieć, łatwo powiedzieć, bo takiego sportowca, olimpiada to, to start na cztery lata, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach nie możemy przymykać oczu i przechodzić obok sy pewnych sytuacji obojętnych. Komentarz dzisiaj dr Mateusz Piątkowski. Dziękuję serdecznie, kłaniam się. Dziękuję serdecznie również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia!